No właśnie mijają dwie doby zasiadki. Mamy rybę pierwszą o 9:30 dzisiaj rano. Ładny karp, ponad 13 kilo. Wyjechał tam spod wyspy. Taktyka przyniosła, nęcenia przyniosła efekty. Widać, że te karpie zaczynają wyjadać to, cośmy wcześniej karmili. Tak właśnie liczyłem się z tym, że środa, czwartek będzie coraz mniej towaru w wodzie. I przy niedosypywaniu zanęty, że powinny nastąpić brania. I trafią na kulkę, na przypon. I tak się stało. Czekamy, mam nadzieję, że to nie będzie ostatnia ryba, a to różnie bywa. Oby nie. Oby jeszcze coś wzięło. Zanim pokażemy wam rybkę oraz hol, bo hol mamy nagrany. Tak jak obiecałem, założyłem kamerę na głowę i przed zacięciem nagrałem wszystko i jest nagrane, jest hol, jest pokazana wędka jak pracuje, przepiękna sprawa. Polecam każdemu. 190 zł wędka do łowienia z pontonu, nic innego. I jeszcze był zapas mocy, wiatr mnie mocno spychał, jak holowałem tą rybę, ponton mi pchało z wiatrem. Ryba stawała już do tego opór. Jeszcze czułem moc, zapas mocy na wędce. Także niby 2 LB, ludzie się tego boją, ale przepiękny, finezyjny hol. Ale o tym to za chwilkę. Piszecie do nas, żeby dużo gadać, bo lubicie nas słuchać. No ale tak się nie da, nie stawiajcie nas w takiej sytuacji, że my będziemy non stop gadać coś, bo trudno wymyślać cokolwiek. No zaraz troszeczkę o tym. Jeden bez gadania to o tych zobaczcie, o. Klimaty lecą. Moje. Dobra. Koniec klimatów, Wojtek, prezes dalej. Już dostał zrybkę odnośnie polityki, także o tym już nie będzie gadał. Obiecuję. Znaczy nie, jak już jestem, na sam koniec, którego kolegę tam, no przepraszam, żeby nie mieszać polityki, no dobra, ja mam trochę inny charakter, ale postaram się w 99%, że skończę z tym. Proszę bardzo, Wojtek, jedź, bez polityki. Tak, każdy ma swoją tam opcję. Partię nie chce ma. No, może jak chcesz, to możesz coś pogadać, a ja się przygotuję, bo mam tutaj popisane, o czym wam powiedzieć, bo o tych komentarzach troszeczkę. Coś mówisz? Znaczy, no ja no mogę co powiedzieć. No, w pierwszą nockę miałem z wieczorem taki mały odjazd i na drugi dzień to analizowałem, podejrzewałem, że leszcza będę miał. Takie pik, 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 tak jechał. W nocy miałem jeszcze ze dwa na tej samej wędce piknięcia i rano o 7 z 2 albo 3 jeszcze piknięcia, też na tej samej. Popłynąłem i to jeszcze był ten, był Wiesiu, ale... No to już to było mówione. Nic nie było. No to było mówione, no to już mówiłem. No przed chwilą... Ciszę trochę. Albo wyłącz. Wojtek... Bo tu jestem, słuchajcie, to jest impreza w Ciechocinku. Paweł to nazywa. Klimaty muszą być. Ciechocinek 2017. Zrób głośniej na chwilę. Zaraz ten pendrive zostanie wymieniony na tego. Nie. Ciszę trochę. Dobra. I Wojtek wymienił swoje, ja również. No jak wiecie, Wojtek obie ma na Warm Secret i ja mam na Donalda. Oba mam z popkiem. Kulkę 20 i popka 15. No trochę dipowane, trochę zamoczone. Z tym, że zestawy mam dosłownie 3 i je tylko wymieniam. Jak mi tam nie brało wczoraj w nocy, to zrobiłem nowy, założyłem, ten zamoczyłem i dzisiaj znowu zostały wymienione. No tak u mnie, no z grubsza wygląda, siedzimy, czekamy. Wojtek moim zdaniem chyba powinien być bardzo zadowolony. Bo jestem mega szczęśliwy. No mega szczęśliwy. Ja tak po cichu myślałem, że jak 12 złapiemy, obojętnie który z nas, to będzie już wyprawa udana, to znaczy, że na tym łowisku Gryżyce, co cały czas ja będę wszystkim powtarzał, że jest bardzo ciężkie łowisko, co niektórzy już wiedzą, tu kolega Jarek z Bronkowa był, no i sam to potwierdził, że to nie jest takie łatwe, są górki, doliny, co na tych filmikach pokazujemy i widzicie. Ja bym miał na razie tyle, no Wojtek tam się trochę przygotował. No czy mało, no, właśnie jestem w trakcie.
To znaczy, czytam na bieżąco, bo tu dopisujecie co chwilę coś. Tam był rozmiar kulek i haczyka. No to wiem, ale czytam na bieżąco. Tutaj kolega pisze, Łukasz, jak sobie radzimy z upałami. No to jak widać, no. To czy tak powiem. Namiot, w którym się znajdujemy, jak widzicie teraz, za prezesem jest otwarta jedna część. To jest z przodu tak specyficzny namiot, że z czterech stron, ten, bo w ogóle to ktoś więcej o tym namiocie takie, za chwilę będzie. Takie otwieranie z każdej strony. Tak, cztery otwierane panele, każdy panel otwierany ma dodatkową moskitierę, czyli mega sprawa na upały, że możecie sobie otworzyć nawet wszystko? Cztery strony i zostawić moskitierę na komary. I macie totalny przewiew, macie cień nad głową i siedzicie sobie, jakbyście byli praktycznie na dworze, pod parasolką. Tak sobie radzimy w upały, także upały, namioty klasyczne, takie karpiowe, no to sami wiecie, jak jest w środku, że nie da się drzemki zrobić w takim namiocie karpiowym, typowym w dzień. A tutaj można. A tutaj można sobie te panele pootwierać i śpicie sobie elegancką drzemkę popołudniową. No teraz dlaczego tak śpimy, a nie inaczej, no tak krótko no, powiem. Bardzo dobrze się ten namiot, jeszcze powiem, zachowuje podczas dużych wiatrów. Na pozór, bo wygląda na takiego, który ma się poskładać w dużych wiatrach. Ja próbowałem to nagrać w pierwszy dzień, ale jakoś mi się nie udało. Ja wam pokażę, prezes, zobacz, ja pójdę z drugiej strony. Co się dzieje z tymi rurkami, może zobaczycie? Może będzie widać. Rurki się będą kładły w stronę środka namiotu. Jak wieje duży wiatr, nie wiem, no, czy słychać, no, to ta rurka... Zobaczcie, i widać się składa do środka. Ja teraz pcham, jak jakby silny wiatr wiał. I się robi coś takiego z namiotem. I tak się nisko się dzieje. Jak butelka tu będzie stała, to butelkę przewróci. Każdą rurkę można wyginać w ten sposób. I tu się nic nie dzieje. Dodatkowo namiot ma odciągi jeszcze ze sznurków, które pomagają. A że to są rurki plastikowe, także nic się nie złamie. Spokojnie można pod tym namiotem sobie siedzieć. Znaczy nie plastikowe, nie, źle mówisz. No jak nie, no. Do tej wysokości jest gruba rurka metalowa. No to do tej, ale od tej wysokości jest plastik. Jest włókno szklane. No, włókno szklane, no, przepraszam. Włókno szklane, dobrze, sorry. Które włókno pracuje. Szklane, tak. Które pracuje i na łączeniu się zwina. Przegub pracuje. Przegub tak jeszcze pracują. Dodatkowo, tak. Dodatkowo przegub pracuje. No, także fajna sprawa. No i odnośnie jeszcze spania, Wojtek, powiedz, czemu tak. No to jużśmy zrobili tutaj taki stół roboczy i na jedzenie, na siedzenie. No, pod kątem właśnie upałów, pod kątem miejsca. No bo dlatego ten namiot wzięliśmy na tą zasiadkę, bo namiotów mamy chyba cztery różne. A że jeszcze miejsca trochę jest, no to ja sobie z boku łóżko postawiłem. Ja sobie śpię. No a ty. Ja mógłbym też tutaj spać w tym miejscu, no ale już by było mniej tutaj miejsca niekomfortowo. Z tego tytułu, że że Magda do mnie dojeżdża na nocki, no to my sobie śpimy w busie, zaraz to pokażę. Na sam koniec pokażę, żeby kamery nie ściągać ze statywu. Przygotowałem fajne spanko w busie. Śpi się normalnie jak w sypialni w domu. Albo lepiej. Albo lepiej. No bo na dworze. Przy otwartych drzwiach powiecie. Ameryka. I widok na wodę. Dobra. Czyli tak, to mamy z panią mówione na namiotce. Pytaliście o habojkę, czy się nie boję, że stawiam marker typu H. Ja to habojka na to mówię. Nie lubię. Bardzo, bardzo nie lubię, wręcz nienawidzę używać habojek. Bardzo rzadko się do tego dopuszczam. Nie mogę teraz odbierać. Jak widzieliście, w poniedziałek bardzo mocno wiało. Położyłem tą habojkę w miejscu, żeby mi łatwiej było w tym wietrze manewrować, żebym bardzo szybko musiałem zestaw położyć z pontonu. Rzuciłem sobie tą habojkę na sondę, żeby wiedzieć, że 2-3 metry od habojki ma leżeć zestaw. Musiałem napłynąć, położyć szybko zestaw i uciekać stamtąd, bo wiatr mnie znosił. Także po to była ta habojka tam rzucona. Bo jeżeli by była tafla i tak dalej, bym miał dużo czasu, to położyłbym sobie spławik. Zaraz wam przyniosę. Poczekajcie chwilkę, bo się nie przygotowałem. A jeszcze w międzyczasie wam powiem, bo się pytacie. Ta biała kulka na Wojtka zestawie, co to jest? To jest jego talizman. A to do tego przejdziemy. W międzyczasie wam powiem. Ja robię taki, mam sprawdzony system, że zamiast bojek różnego rodzaju, a broń Boże tyczek, bo dla mnie tyczki to sorry, bo większość karpiarzy używa tyczki takie grube, składane jako markery.
dla mnie taki produkt nie istnieje, nie używam, nienawidzę. Uważam, że to przeszkadza mi i rybom. Zwykły jest szczupak szczupakowy. O, cieniutka żyłeczka, przezroczysta. I tutaj dodatkowo, wiadomo, no wkładam sobie tak jak tego, tu sobie reguluję wysokość. Niekiedy jak jest dużo turystów i pływają na materacach, no teraz tego nie ma, to jeszcze sobie go tak ustawiam, żeby on był 5 cm pod lustrem wody. Żeby go nie widzieli. Z daleka nikogo, nikt nie widzi, nikogo nie korci, żeby sobie popłynąć i zobaczyć, o, jakiś spławik pływa, pewnie ryba na końcu. Także to mam z głowy. Jeszcze niektórzy stosują, ale nie wiem, czy odradzam, czy nie. Niektórzy jeszcze prezerwatywę zakładają na ten spławik, co dodatkowo odstrasza przypadkowych turystów, żeby brać to do ręki. Taka porada. Tutaj dodatkowo, jak mi żyłka wchodzi, to tutaj jeszcze montuję gumkę, taką jak macie od klipsa, od ciężarka. Czyli dodatkowo mam nałożoną na to gumeczkę od klipsa. Żyłka w dół. Żeby się nie zahaczyło. Że jak karp nam pojedzie w bok i zatopi nam ten spławik, to wszystko musi ładnie przejść. Poślizgnąć się. Tak, i po tym stożku gumowym wychodzi wszystko ładnie, że się nam nie zahacza podczas brania ryba o markera. Druga sprawa też, zdecydowałem się na tę chabojkę, dlatego że ja płynę po rybę, ja ją nie holuję do brzegu, nawet nie pompuję jej do brzegu. A ty w większości płyniesz, No, no zawsze. Tu? Ty no jak tu blisko nie, było. Nie, mówię o tej miejscówce, którą mam. Tych dalej, no. Zawsze płynę po rybę, także nawet jak ona mi zawinie za markera i popłynie gdzieś 20 metrów w bok, to ja płynę po żyłce do ryby, nawet nie pompując ją. Delikatny kontakt z nią utrzymuję, ale staram się jej w ogóle nie pompować, bo i tak mam pełno zielsk i górek po drodze. Dlatego dopływam, jeżeli by mi się zawinęła u markera, dzisiaj tak się nie stało, dzisiaj ryba przeszła blisko, ale obok markera. Dopływam, zawijam koło za markerem, płynę dalej. Także nie boję się takich chabojek właśnie w tym przypadku. No i to wszystko do tego mnie zmusiło, te wiatry i tak dalej, to co mówiłem. Ten odcinek może być dłuższy dzisiaj, bo będziemy gadać. Dobra. I chciałbym wam powiedzieć, bo sobie zanotowałem coś takiego, powiedzieć, taka porada dla was, jak płyniecie po rybę, żebyście włożyli sobie matę do pontonu. Taką matę widzieliście może u mnie na filmie, jak rybę, jeszcze nie widzieliście, dopiero zobaczycie. Mam taką starą matę rozwijaną, taką jakieś były takie maty. Starego typu, tak, takie klasyczne, bardziej płaska. Bardziej taka. Maty. Wrzucam sobie taką matę do pontonu na podłogę. Jak ja przy moim tym sztywnym podbieraku, który mam, ze sztywną ramą, no to przerabiałem już to, że bardzo ciężko z odległości, przy takim wietrze z odległości 200 metrów, bardzo ciężko z rybą samemu płynąć. Wrócić do brzegu, spłynąć. Gdy ma się ten podbierak z boku, no z boku burty, ale, w wodzie. Ale ryba w wodzie wtedy, ryba nie? W wodzie, ryba no to wodzie. Bardzo ciężko się wraca, no nie idzie, ściąga, znosi. Dlatego wolę tą rybę włożyć na matę, do pontonu, do środka i szybko na piątce wrócić do brzegu, tak jak tutaj to zrobiłem. No i jak sami będziecie widzieć na filmie, rybę przywieźliśmy. Nie robiliśmy od razu sesji zdjęciowej tej rybie, nie robiliśmy żadnego materiału wideo. Jedno zdjęcie ryba, dosłownie. Tak, i ryba jest w worku, odpoczywa sobie, żeby doszła do siebie delikatnie, bo po takim przypłynięciu nie umiesz, to trwało tam 15 czy 20 minut, no ale jakieś tam 5-7 minut trwało, zanim wróciłem z tą rybą. Także żadnego praktycznie ważenia, żadnych nie wiadomo jakich zdjęć, tylko rybę cyk do worka i sobie pływa i po jakiejś godzince, dwóch możemy sobie spokojnie tą rybę wtedy wyciągnąć. Wiadomo, ona będzie wypoczęta, może troszeczkę bardziej skakać do zdjęć, ale dla bezpieczeństwa ryby proponuję i polecam taką właśnie wersję z takich dalekich wywózek. Przewożenia ryby złapanej do brzegu. Wiadomo, jak ktoś ma podbierak taki klasyczny, karpiowy, których ja nie lubię używać, taki miękki, długi, no to sobie ramię sobie ściągnie ze sztycy, zawinie sobie i wróci przy samym przyklei tego karpia na, wiadomo, w wodzie, pontonu. Ale do samego pontonu i też wróci. Ale ja przy takiej sztywnej ramie w podbieraku raczej używam takiej techniki. Musiałbym teraz patrzeć na komentarze. No tu ten haczyk, tą kulkę pisał, haczyk. Tak, ktoś pisał, jak preferujemy, jak dobrać wielkość haka do rodzaju przynęty, jaką mamy na włosie. No to jest temat ciężki, no powiem. Ja nie mam do tego i nie ma chyba w karpiarstwie takiej jednak jakiejś definicji tego, bo każdy robi po swojemu.
Na przykład w Anglii, sami wiecie, jak nie wiecie, no to wam powiem, no w Anglii używają bardzo małe haki, tam szóstki, ósemki przeważnie i boją się, no nie wiem czy się boją, no ale po prostu nie używają, albo po prostu te ryby, tam jest dużo łowisk komercyjnych, tam ryba jest no ileś tam razy w roku łowiona, może się boi dużych haków. No ciężko mi powiedzieć, bo nigdy w Anglii nie byłem i nie chcę się mądrować. Prezes coś wam chce pokazać. To znaczy tak wygląda mój zestaw. Haczyk numer 1 WW, kulka 20 z popapkiem 15. Wszystko Donald. No, bardzo często na takich. I koniec, tu jest dosłownie, przy palcach jest koniec. Taki długi mój zestaw jest. Tu masz ten. No, zobaczcie, tu, pokażę wam jakie. Nie, no co, wstydzisz się? Chciałeś pokazywać, to pokazuj. Jakie prezes robi kombirigi, jest specjalista, mistrz świata. Zobaczcie, tu są. Dwie gumki antysprzątaniowe, jedna w drugą włożona. No nie idzie o to. Czekaj, bo weszła jedna w drugą. O, o, o. Tu jest jedna. I na przykład prezes wymyślił, żeby przybór był bardziej sztywny do połowy, to jedną no. W drugą wkłada i tu ma. No, jest dłuższe. Tu ma sztywniaka, a tutaj ma miękki. No i na pewno mi teraz haczyk nie wejdzie gdzieś tam, nie? Prezes kombirik a la prezes. No. Łama sztywniak. Zawsze wam mówię, wędkujcie na prezesa. A wyniki będą. No dzisiaj na razie nie ma wyników, ale jeszcze do soboty rana mamy. Dobra, tak wygląda to. Nie mamy tu za jasną obrazu? Nie, chyba nie. Słońce. Tak wygląda mój zestaw. Dobra, mów i tak dalej. Znaczy to jest, jeszcze raz, WW1, 20 i 15 popek. Haczyki używamy i lubimy używać duże. No, no zależy, no na takich wodach, wiadomo, jak byliśmy na Salasku, mówiliśmy wam, że małe haczyki, jakieś właśnie czody, czwórki i tak dalej. Tutaj łapiemy na duże haki. W większości przypadków ja łapię na haczyki właśnie WW1. Poza łowieniem na sztywno, bo na sztywno AK. Karpie, już mówiłem to tyle razy, że naprawdę ja już niekiedy cały czas myślę, że się powtarzam, bo no sorry, ale niektórzy z was nie czytają, nie oglądają starszych materiałów, nie czytają komentarzy albo moich odpowiedzi. I się pytają o te rzeczy, które ja już tysiąc razy wcześniej mówiłem. Czy było omówione, czy napisane. Karpie nawet 4-kilowe łowię na haczyki WW1. Nie bójcie się dużych haków. Duży hak jest trudniejszym hakiem do wyplucia przez rybę. Zobaczcie taki karp 13 kilo, jaki ma pysk. Dla niego taki haczyk albo dłuższy włos. Mówię o części tej luźnej, która jest widoczna przy gotowym przyponie. Czyli od końca kulki do początku haczyka, łuku kolankowego. 2 cm długości tego włosa. No to nie jest dużo. Ludzie się boją gdzieś tam to, ale karp tak jak to zasysa, to jeszcze lepiej, bo ma kulkę głębiej, a haczyk ma ten luz tutaj między kulką a haczykiem. Tak, ale ma ten luz, że jak on wypluwa, to tu pracuje. Nie wypluwa samej przynęty, od razu ten haczyk się. On wypluwa przynętę i od razu ten haczyk mu się odwraca i ciągnie. Zbija się. Znaczy nie, właśnie jak będzie krótki włos. No to pociągnie. Ta kulka ciągnie haczyk i ten haczyk na odwrót, odwraca się. A jak dłuższy, to kulka wylatuje, tak, a haczyk jest niżej i się gdzieś zahacza o dolną, czy tam górną wargę, przeważnie o dolną. Tak zwróćmy uwagę, Wojtek miał złapanego dzisiaj karpia, klasycznie o dolną wargę był zahaczony. No przeważnie tak jest. No przeważnie. W 90%. No to. No sorry, ale odnośnie innych tam takich rzeczy, które były omawiane, no to nie będziemy w każdym filmie dla dobra ludzi, którzy już znają odpowiedź, na każdym filmie odpowiadać wam na te rzeczy, które gdzieś tam za każdym razem się powtarzają. To jeszcze musisz nagrać ten film, to dzisiaj będzie godzinny chyba. Ogólnie. Kończ pomału. Waś pan. No waś pan, bo dobry trunek zimny. Bo się robi ciepły pomału. Chyba zacznę. To jest taki kolorowy trochę, wyjątkowo dla mnie. Nie, to jest Pepsi zimna, co ty. No, zimna Pepsi. Ogólnie z powrotem trzeba będzie nagrać chyba ten taki kontynuować tą część dla początkujących karpiarzy, bo jest zrobiona na naszym kanale YouTube właśnie lista. Tak to się nazywa, lista? No nie pamiętam, ja już. Tam playlista, tak. Jest playlista, gdzie jest ABC, nie ABC, to jest jak łowić karpie, to się nazywa. I tam chyba w każdej wolnej chwili będę nagrywał po kolei
bo jest bardzo dużo ludzi, którzy dopiero zaczyna karpiować i oni chcą to oglądać, ale nie możemy tego w takich filmach omawiać. Czyli tam chyba z powrotem zaczniemy, ale podzielimy to konkretnie. Będą krótkie serie, ale będzie to podzielone. Na tematy. Żyłka to o żyłce. Haczyk to haczykach i tam będziemy jechać po kolei. Jak ktoś będzie chciał, to będziemy w każdych filmach odnosić się do tamtej playlisty. Tam będą porady i typowe odpowiedzi, żebyśmy się tu nie powtarzali w kółko o tym samym. Nie pamiętam, co jeszcze tam pisaliście, bo chciałbym powiedz coś, prezes, a ja... No ty, o tej kulce ja zacząłem mówić, o tej białej kulce, no. Aha, to jest twoja. Kulka to jest kulka od golfa. Wisi typowo na, golfowa, tak, typowo. Golfowa, która przyniosła mi właśnie mój rekord życiowy na Salasko, bo była taka historia, że bo tam jest blisko pole golfowe i znalazłem w wodzie przy brzegu, bo tu ona, to jest pływająca kulka. Kulka to się nazywa nie kulka, no piłka. No piłka no, golfowa, o, dokładnie. Piłeczka golfowa pływająca, pływała sobie przy tym przybrzegu i ją znalazłem. Jeszcze odwiedził nas Maurizio i mu powiedziałem po południu, że to jest moja szczęśliwa piłka i dzisiaj wieczorem będę miał rekord życiowy. No i tak się stało i po 4 godzinach wieczorem zapałem tego karpia 28600 i stwierdziłem, że powieszę ją albo będę starał się ją wieszać przy moim stojaku. I będzie jako talizman. To będzie mój talizman szczęśliwy. No i tak na razie tak jest. No. Nie wiem jak długo, ale jest. Coś jeszcze, no. Sorry za przedłużanie. Wszystko reszta, jak się coś znowu przypomni, Wojtek, no w następnym odcinku. Może jutro coś. Może przy następnym karpiu coś powiemy. No bo tak, no bo dzisiaj nie chciałbym tu... No to co? Już prezes się chłopaki. Chłopaki chcieli, żebyśmy więcej dłużej pogadali. No. Na co opowiadać? No, to co mieliśmy no. Powiedzieli. Dzisiaj więcej pokazali. Słońca świeci, opowiemy wam. No trochę gorąco się robi, upał. Troszeczkę mniej wiatr wieje, co nam ułatwia położenie perfekcyjnie zestawów. Bo dzisiaj sobie właśnie przed chwilą położyłem dwa zestawy na nowo. No i już tak. Jestem bardziej zadowolony niż dwa dni temu z położenia tych zestawów. No i czekamy. No trzeba się na chwilę zdziemnąć, bo gdzieś koło 4 godziny przyjedzie Wojtka żona, Paweł, chyba i Paweł z żoną i chyba będzie jakieś grillowanie. No a przy grillowaniu wiadomo, że jakąś wodę się tam wypije i piwko. Ja kolę zimną, nic więcej. Wieście mu, że on ma kolę. Nie wolno pić, co ty, na rybę. No, dobra. No, no. Co? Jak potem ten, jak potem wywieziesz zestaw albo popłyniesz po rybę, bo pijaku? Nie, no kamizelkę. Nie wolno pływać po spożyciu alkoholu. Aha, dobrze. Co ty? Kola i nic. Ja ściągam do brzegu. Ja mam bliziutko, to ściągam do brzegu. No, ktoś tam przypomniał mi się, ktoś tam pisał o tym, że walczymy z PZW. Walczymy, ile się da, tyle walczymy, bo to jest dla mnie tak chora instytucja, to wam powiem, że... Ale to jest walka z wiatrakami. No, dosłownie no, walka nie z wiatrakami. Nie rozwijaj z tematu. Albo inaczej mówiąc, syzyfowe prace. Inny temat. To jest chyba jedna z ostatnich instytucji, która na P została po za komuny i jeszcze do dzisiaj istnieje. No i PKP, nie, PKP już też się podzielił na jakieś no, spółki. Że tam szczątki PKP czyli zostały. PZW jeszcze zostało. PGR-u chyba też już nie ma, no, także PZPN-y. No, ale... I co niektórzy trzymają się, podobno 20 któregoś będą wybory w okręgu Zielona Góra. Jak zwykle przyjadą i... Kto za? Przeciw? Nie widzę, dziękuję. Wybrany. Ja wam tylko powiem, że byłem w zarządzie... To nie jest polityka, to jest PZW. Byłem w zarządzie koła PZW w Żaganiu, jednego 3 miesiące. Z trzech żagańskich. 3 miesiące. 3 miesiące i po prostu psycha mi siadła. Nie wytrzymałem i musiałem zrezygnować z tej funkcji, bo się nie da, nie? Pierwszym moim mottem było, zrobimy w pierwszy rok działalności na wiosnę, chciałem, kurczę, duży kontener postawić na początku Gryżyc, żeby sobie ludzie wyrzucali śmieci zjeżdżając, wszystkich byśmy, mam nadzieję, nauczyli, że przy drodze powrotnej wrzucić wszystkie śmieci właśnie z grilla i z tego, cośmy wam pokazywali w pierwszych częściach, do kontenera, załatwić tutaj w przedsiębiorstwie komunalnym, tutaj w MPO, nie wiem, jak to jest skrót, co tutaj, jak to się nazywa? No, MPGK spółka, chyba coś no, takiego. Żeby przyjechali tam raz na 2 tygodnie, raz na 3 tygodnie, w okresie taki wakacyjnym. Taki kontener to by tam taki raz, kontener, no. Wiem, ile kosztuje, bo się dowiadywałem. Nie są duże pieniądze. Ale władze powiedziały PZW, że się nie da.
Nic się nie da. Nic się nie da zrobić. Oni robią tylko to, co chcą zrobić. A wszystko się da. To dla naprawdę siebie, co się im pasuje da. I to, co jest ich po ich myśli, to się da. Ale to, żeby zrobić coś dla dobra i to naprawdę to by wypaliło, nie da się. Jeżeli mnie słyszycie, zarząd PZW Zielona Góra, bo podejrzewam, że nie jeden to ogląda, to wstydźcie się za to, że gryżyce kupione za nasze pieniądze, koledzy, słuchajcie mnie dokładnie, to są gryżyce prywatne Polskiego Związku Wędkarskiego. To nie jest dzierżawa. To jest aktem notarialnym, no szkoda, nie mam przy sobie, bym wam podał numer aktu notarialnego. Jest kupione i to jest nasze. A od połowy czerwca, no tak już się teraz zacznie od Bożego Ciała, jak będzie ciepło, to wędkarz teoretycznie i praktycznie nie ma wstępu, bo tylu ludzi już się będzie kąpać, opalać, robić wszystko, żeby nam wędkarzom przeszkadzać. Na swoim własnym terenie. Wstydźcie się, okręg PZW w Zielonej Górze. Jeszcze raz wam to powtarzam. Trzeba powiedzieć tutaj widzom, o co chodzi, bo Polski Związek w Zielonej Górze poddzierżawia połowę terenu. Najemcy, jakiemuś tam najemcy. Nie będziemy nazwiskami tutaj mówić. Komuś. Pan sobie tutaj to wydzierżawia i robi sobie tutaj turystykę, ogrodził sobie płotami, są pobierane bilety, już były tydzień temu bilety. Za wjazd jest odpowiedź, jest cennik, ile za osobę, ile za samochód. No z tym, że tu jedynie tylko taki mały plusik, że wędkarz nie płaci. Wjeżdżając tu nie płaci. Ale co z tego, jak nie usiądzie, bo tu turyści. Turyści mieli być tylko z tamtej strony, ale turyści są dookoła. A turyści, żeby nie płacić, przyjeżdżają to nie tam. Siadają na tej części, gdzie się płaci. Też przyjeżdżają, ale gro ludzi siada z drugiej strony i ma to gdzieś. Także tak wyglądają gryżyce latem. Fajna woda PZW, ale niestety nie dla wędkarzy, tylko dla turystów. I jest to temat ciężki do zwalczenia, bo wszyscy twierdzą w żegańskich kołach, no może nie wszyscy, ale 95% ludzi twierdzi, że tu się nie da turystów wywalić, że tu się nie da zrobić fajnej wody karpiowej, że tu się nie da zrobić fajnego kompleksu. Mamy tutaj 6 akwenów, bo może nie wiecie, tu jest 6 stawów. I tu się nie da zrobić fajnych wód, fajnych kompleksów. Wód wędkarskich? Wędkarskich. Nie da się. No i piąty staw to powinien być jeden z lepszych, nie mówię w okręgu, w województwie, jeden z lepszych w Polsce powinien być, jakbyśmy to ładnie zagospodarowali i tylko to by było dla wędkarzy. Super sprawa. Miałem wam pokazać właśnie wersję spania. O tak tutaj tak to wygląda. Tu sobie śpimy z Madzią w busie. Załatwiłem mega grube sypialniane gąbki, czyli tu jest wyściółka taka jak w sypialni. Szeroko. Miód malina. Otwarte drzwi. Tak, tu jest namiot i tak sobie na tej zasiadce. W każdej części można otwierać. Tu jest przewiew, to wszystko było omówione. No, także tak to wygląda na tej zasiadce. I coraz częściej na takie wypady właśnie z żoną używam takiej wersji. Zero jakichś tam mrówek, szczypawic, takich tematów. Żona śpi sobie tutaj bez żadnych problemów. Nie myśli o tym, że za chwilę jakaś mrówka będzie po niej chodzić. No, to tyle. Nie, prezes? No, już lecimy. I czekamy na branko. Mamy branie! Jest branie! W końcu. Może pijmy? No. Tak? Wejdź trochę dalej. Po dwóch dniach! Jest nareszcie branie. Samo południe, pół dziesiątej.
Spokojnie jest. Udało się. Ładny? No taki z 12 kilo. No to jest coś. Dobra. Mógłby mieć 19, nie gniewałbym się. Ale, ale ładny, tak, ładny Maciuś. Daj, daj mi wędkę. Daj wędkę. A widziałem jak ci ten. Kurczę, nie mogłem w tym wietrze, kurde, i ten. Ale jeszcze wiatr mi przeszkadzał. Ale dopiero za trzecim lub czwartym podejściem. Wiesz co, słuchaj, damy go na matę, zlejemy go wodą. No już jest ten. I ten. Wrzucimy go teraz do worka szybko, żeby sobie odpoczął chwilę. No dobra, dobra. Bo on tu już za długo leży trochę. No, no. Dawaj, dawaj go. I ten. I ten. Zdjęcia porobimy za chwilę, on sobie troszeczkę dojdzie w wodzie. Bo za długo to by było dla niego. Tu jest mokro. Jeszcze go użyłem go do środka, żeby szybciej tu wrócić, bo wiesz jak z tym podbierakiem się wraca w wodzie. Weź go odepnij. Tu jest jeszcze popek. Dwie doby zestaw leżał w wodzie. No, niecałe dwie doby, 40 godzin gdzieś. Czekaj. Ciężarek się wypiął. Wszystko ładnie, pięknie. Minęły dwie godzinki. Rybka odpoczęła w wodzie. Fotografujemy ją i pokażemy do filmu. Trochę wypoczęła, to będzie wariować. Polecam takie worki do przytrzymywania ryb. Pływające, jak widzieliście. Pływają sobie fajnie, długi sznurek, pływają sobie przy powierzchni. Przerabiałem już te wszystkie worki, takie klasyczne, wiecie jakie. Ten jest o może 50 zł droższy, a dużo wytrzymalszy, fajna siateczka, kolce się nie wbijają, karpi w... No a tamte worki takie klasyczne, to wiecie, po jednym albo po dwóch sezonach trzeba już albo wyrzucić, albo zszywać, bo dziury się robią, ryby z nich uciekają. A tutaj inwestycja może 50 zł większa, ale naprawdę fajna sprawa. Od razu możecie ryby w tym ważyć i... No, opróżnił się jakąś muszlą. Zobaczcie. Ryba 2 godziny w worku opróżniła się muszlami, czyli klasyka na gryżycach, bo jest tych muszli tutaj bardzo, bardzo dużo i one na tym żerują. To jest ich naturalny pokarm. Dobra. Może zważymy go od razu. Zaraz, mistrzu, zaraz, pójdziesz, no, nie wariuj tyle. Dokładna waga. Czekaj, bo on się troszeczkę tutaj nam... Przesunę go na środek. Na szybko było 13600, a dokładnie jest ile? Tak jest, czekaj, dobra, zrobimy tak. 14600, tak? No. 14600. Kilo więcej, mówiłem, że tak będzie. Biederko. Zawsze dużo miejsca zajmuje, czy w aucie, czy coś takiego. Można je tak splaszczyć. Biedereczko do polewania ryb na macie. Fajna sprawa, polecam. Thank you.
wjeżdża się właśnie na żwirownię i czeka się. Przepiękna ryba, wyczekana, to jest to. Wszystkie stawy komercyjne chowają się do takiego czegoś. Wielka głowo, jak my go nazwali? Boże, masakra. Wielki łeb, nie? Duży łeb, duży łeb. Duży łeb. Żegnaj duży łbie. Przyprowadź mi Murzyna, albo Michałka, albo Jetta. Bo na nie czekam. Albo pokaż mi, gdzie te muszle jadłeś, w którym miejscu. Płyń. Czekamy na drugiego. Dobra. No, dobra, my w oczekiwaniu na kolejną rybę, drugą, mam nadzieję, że dzisiaj w nocy. Impreza w Ciechocinku. Jedziemy. Trochę tym i spoko. I do następnego odcinka.